Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 8 tygodniu 4 sezonu. A jego treść brzmi: przeszukaj głodne gnomy. Oczywiście mapę z lokalizacjami gnomów macie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że organizuję dla was konkurs na 1000 V-dolców. Jedyne co musicie zrobić, napisać w sekcji komentarzy pod tym filmem darmowy karnet bojowy, zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić wyników tego konkursu oraz kolejnych poradników. Przypominam, że na kanale dzisiaj znajdziecie również 3 nowe poradniki, jak wykonać zadania z 8 tygodnia. Teraz nie przedłużajmy i zaczynajmy. Moi drodzy, gnomy znowu atakują, tym razem są bardzo głodne. Pierwszy gnomek znajduje się tutaj na stacji paliw w przyjemnym parku. Lecimy. Okej, podchodzimy do lądowania. Jak słyszymy, gnomek gdzieś tutaj jest. Okej, mamy. Dziękuję. Lecimy po gnoma numer 2. Moi drodzy, drugi gnomek ukrywa się w słonych strzechach na stacji paliw, dokładnie w tym oto miejscu. Lecimy. Jak widzimy, wiele, wiele osób tutaj teraz ląduje, ponieważ jest zadanie zabij chyba 3 osoby w słonych strzechach, bądź też przeszukaj skrzynię w słonych strzechach. Dobra, zobaczymy, czy ten krasnoludek nasz kochany, gnom, głodny, że uda nam się go zdobyć. Uwaga. Jest? Okej, okay, mamy zadanie z głowy. Łap czepiaka, mordo! BOOM! Nice, lecimy po gnoma numer 3. Trzeci gnomek znajduje się na sklepowej sadybie, dokładnie gdzieś w tym miejscu. Lecimy go znaleźć. Okej, okay, podchodzimy do lądowania. Wylądujmy sobie może na dachu. Będzie nam bezpieczniej, ale nie mam żadnej broni, kurczę. O, 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 słyszymy, gdzieś jest gnomek. Chował nam się za regałem, miam, miam. Okej, moi drodzy, lecimy po gnoma numer 4. Czwarty gnomek znajduje się w lepkim lasku, dokładnie w tym budynku w piwnicy. Lecimy. Okej, wylądujmy sobie na dachu, będzie bezpieczniej. Fajnie. Czepiaki na dzień dobry. Nice, nice, nice. To gdzieś jesteś niżej, stary. To jest dokładnie tutaj. O, o, o. A, tu się schowałeś, wariacie. A ja go szukałem tyle. Dobra, lecimy po gnoma numer 5. Gnom numer 5 schował nam się na stadionie koło takiego autobusu. Cofnę wam mapę, żebyście widzieli. Między butnym brzegiem a wykrzywionymi wieżami. Lecimy. Okej, lądujemy. Już widzimy taką fajną miejscóweczkę. I gnom coś tutaj zajada. Gdzie ty jesteś, niam, niam? A, tu się schowałeś za krzesłem, wariacie. Okej, okay, to ja cię przeszperam, rentgen po kieszeniach. Zawinęłem mu 5 zł, lecimy po gnoma numer 6. Moi drodzy, szósty gnomek znajduje się na wykrzywionych wieżach, dokładnie w tym miejscu, za takim śmietnikiem. Coś tam chyba sobie wydłubywał i zajadał. Lecimy zobaczyć, co on tam wyprawia. Okej, okay, idzie ten gnomek. Wow, 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 wow. Niestety się nie udało go zdobyć. Ale jak słyszymy, jest tutaj za śmietnikiem. Schował się skubany. Lecimy, moi drodzy, po ostatniego gnoma. Z przykrością muszę was poinformować, że poradnik dobiega końca. Ostatni gnomek znajduje się na pomidorowym przysiłku. Dokładnie tutaj w restauracji. Lecimy go znaleźć. Jak widzimy, również ktoś przyleciał po gnomka. Mam nadzieję, że uda nam się go zdobyć, bo on w kuchni się znajduje. No niestety. Jest! Mamy siódmego gnoma. I to by było na tyle. Moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, możecie się odwdzięczyć zostawiając łapeczkę w górę, subskrybując kanał, aby być na bieżąco, ponieważ poradniki pojawiają się u mnie w każdy czwartek o godzinie 10 rano. Chciałbym was również zaprosić na codzienne livestreamy, które odbywają się o godzinie 19, gdzie możecie razem ze mną zagrać. A ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, cześć!